Projekt umożliwia pozyskanie osobom fizycznym mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia, aktualnie 120 tysięcy złotych, z okresem spłaty do 7 lat, z możliwością 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału, a co najważniejsze, z preferencyjnym, stałym oprocentowaniem na poziomie mniej niż 1% w skali roku. Dodatkowo projekt oferuje mikropożyczkę w wysokości 20 tysięcy złotych na utworzenie miejsca pracy. Celem projektu była poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez udzielanie mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie dodatkowego miejsca pracy przez osoby, które taką działalność rozpoczęły. Mikropożyczki z projektu sfinansowały w największym stopniu działalność usługową, handlową, produkcyjną, budownictwo oraz transport. Pierwsza umowa na realizację projektu została podpisana w październiku 2018 roku. Obecnie Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje już kolejną, szóstą umowę i cały czas oferuje wsparcie w formie mikropożyczek. Projekt jest realizowany na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego, czyli w 21 powiatach. Realizacja projektu była konsekwencją misji i rozwoju oferty fundacji w zakresie finansowania osób, które chciały założyć własną firmę oraz działaniami w ramach niwelowania barier w dostępie do kapitału. Realizacja projektu pozwoliła na dobre zaistnieć fundacji jako jedynej instytucji w województwie zachodniopomorskim oferującej w trybie ciągłym pożyczki na start. Dodatkowo od tego czasu fundacja jest wiodącą instytucją w Polsce, która oferuje mikropożyczki na rozpoczynanie działalności gospodarczej zarówno z regionalnych programów operacyjnych, jak i ze środków rządowego programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie. Przez ostatnie 10 lat w ramach 150 milionów złotych wsparcia Polska Fundacja Przedsiębiorczości utworzyła ponad 2000 mikrofirm. Projekt do tej pory wygenerował 175 pożyczek na łączną kwotę 13 300 000 zł, przyczyniając się tym samym do utworzenia 175 mikrofirm oraz m.in. do ograniczenia bezrobocia oraz aktywizacji osób młodych. Najwięcej firm w ramach mikropożyczek zostało utworzonych w Szczecinie, Wałczu, Szczecinku i Koszalinie.